Hola, muy buenas. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Język hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Dzisiaj jak poprosić o rachunek? Zapraszam. Cześć, mam na imię Paulina, pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to 100% online i robię to po to, abyś to Ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Stworzyłam swoją autorską metodę HOP Hiszpański Obyczaje, proces, według której uczę języka hiszpańskiego. Dzisiaj odcinek językowy, czyli H, hiszpański. Zanim zacznę odcinek, bardzo szybka informacja i bardzo ważna informacja dla osób, które chcą jeszcze w tym roku, od stycznia, zacząć uczyć się ze mną języka hiszpańskiego od podstaw. Zwolnił się termin, więc będziemy kompletować, już tak naprawdę kompletujemy grupę od podstaw. Są już osoby zapisane, więc jeśli chcesz dołączyć, to skontaktuj się ze mną koniecznie albo wskakuj bezpośrednio na stronę www.paulinapiecyk.com przez zakładkę oferta lub bezpośrednio skontaktuj się ze mną i widzimy się na kursie. Zabieramy się do pracy, ponieważ był już odcinek podcastu na temat jak zamówić coś, czyli jak powiedzieć, że dla mnie, ja chcę i tak dalej, ale jak poprosić o rachunek? Ponieważ na podcaście nie da się pokazywać gestów, to jest to bardzo ciężki temat do omówienia, natomiast na pewno postaram się stanąć na wysokości zadania. Te osoby, które ze mną się uczą hiszpańskiego, mają taki dział też gestowy, ponieważ Hiszpanie są, zresztą tak jak wszyscy południowcy, dosyć mocno gestykulujący. Dlatego, żeby poprosić o rachunek, zresztą myślę, że to już się pojawiało kiedyś na podcaście, ja zawsze proponuję, żeby tego kelnera po prostu przywołać gestem, bo ja sama za czasów studenckich miałam okazję dorabiać podczas studiów i w wakacje miałam okazję dorabiać jako kelnerka lub jako hostessa w różnych miejscach. Stąd też pamiętam, jak wołał mnie ktoś do stolika i mówił rachunek proszę, to naprawdę otwierał mi się wtedy nóż w kieszeni, dlatego że kelner w Hiszpanii robi bardzo dużą ilość kroków. On biega między stolikami i naprawdę wyrabia dużą ilość kroków. Stąd też nie trzeba go wołać do stolika po to, żeby powiedzieć rachunek proszę, wystarczy zrobić gest ręką, czyli po prostu tak jakbyśmy wzięli długopis do ręki i pisali coś w powietrzu. Wystarczy taki gest, żeby kelner zorientował się, że potrzebny jest rachunek, że chcesz rachunek po prostu. Czasami trzeba będzie wymusić mocno na kelnerze ten rachunek, bo jak jest dużo osób, czy w restauracji, czy w barze i ten rachunek płacimy na końcu, to może być to rzeczywiście trochę takie uciążliwe, że ten kelner z nami kontaktu wzrokowego nawet nie nawiązuje, więc czasami po prostu trzeba go zawołać dosyć mocno i stanowczo. Natomiast można to zrobić po prostu gestem, nawet jak skontaktujemy się z nim wzrokowo, to wystarczy zrobić to w taki sposób, że machniemy ręką i on już wie, o co chodzi. Natomiast oczywiście, jeśli zamawiamy coś i od razu chcemy poprosić rachunek, to nie będziemy machać ręką, tylko po prostu powiemy, no właśnie, pokażę Ci trzy wyrażenia. Rachunek proszę. Najprostsze to jest la cuenta, por favor. La cuenta, por favor. Przyniesiesz nam rachunek? Nos traes la cuenta? ¿Nos traes la cuenta? I tutaj bardzo fajnie ćwiczymy taką konstrukcję właśnie, że nam przyniesiesz coś, czyli możemy też to wykorzystać do na przykład nos traes la carta, przyniesiesz nam kartę, czy tam nos traes el menu, czyli tą konstrukcję nos traes możemy bardzo fajnie wykorzystać do różnych innych przykładów. I kolejną alternatywą może być podliczysz nas? Nos cobras? Nos cobras? Natomiast, jak już dostaniemy ten rachunek, to jak powiedzieć, że reszta dla Ciebie, czyli napiwek dla Ciebie? Oczywiście możemy w ogóle nie informować kelnera, że zostawiamy mu napiwek, po prostu możemy go zostawić i odejść. Natomiast też możemy go poinformować i powiedzieć reszta dla Ciebie. La vuelta para ti. La vuelta para ti. Trochę takie wyrażenie jak keep the change, czyli zatrzymaj resztę, może być quédate con la vuelta. Quédate con la vuelta. Samo słowo la propina oznacza napiwek, więc jak też zobaczymy gdzieś, czy jakiś słoiczek, czy jakieś miejsce, gdzie będzie właśnie podpisane propina, to tam możemy zostawić właśnie napiwek. Przestrzegam przed różnymi sytuacjami, różnymi miejscami, ale to myślę jak w każdym kraju, że czasami trzeba zerknąć do menu
i zobaczyć, czy przypadkiem za to, że w ogóle usiądziemy do jakiegoś stolika, nie będzie od razu naliczone za obsługę na przykład tam euro z czymś. Ja miałam okazję pracować w takiej właśnie jednej restauracji na wybrzeżu, gdzie za to, że ludzie usiedli i w ogóle zaczęli coś zamawiać, to do rachunku doliczało się za tak zwaną obsługę euro z czymś tam, zostało doliczane do rachunku. I pamiętam, że to było takie przykre, ponieważ nigdy nikt nam nie chciał zostawiać napiwków, no bo jakby oni wychodzili z założenia, że skoro za obsługę już jest naliczone, no to mamy już napiwek. Ale tych pieniędzy niestety nigdy nie zobaczyliśmy my jako kelnerzy. No ale cóż, takie życie. Natomiast wiemy już, jak poprosić o rachunek i wiemy, jak poinformować albo powiedzieć, że reszta dla ciebie. I tak jak zawsze, sparing. Przyniesiesz nam rachunek? Nos traes la cuenta? Nos traes la cuenta? Rachunek, proszę. La cuenta, por favor. La cuenta, por favor. Reszta dla ciebie. La vuelta para ti. La vuelta para ti. Zatrzymaj resztę. Quédate con la vuelta. Quédate con la vuelta. Podliczysz nas? Nos cobras? Nos cobras? Mam nadzieję, że te wyrażenia będą dla ciebie użyteczne. Moi uczniowie wiedzą doskonale, dlaczego niektóre wyrażenia się pojawiają podczas nauki języka hiszpańskiego i jak możemy je wykorzystać później. Stąd też pamiętaj, że wyrażenia te nie są przypadkowe. Dużo elementów z tych wyrażeń będziesz wykorzystywać kiedyś w przyszłości. I na sam koniec chciałabym powiedzieć ciekawą rzecz. W piątek w Polsce mieliśmy 13 stycznia, czyli piątek 13. Wszystko zdarzyć się może. No właśnie, dla niektórych jest to bardzo pechowy dzień. Natomiast jeśli jesteś w Hiszpanii, to dla Hiszpanów piątek 13 stycznia nic im nie mówi. Dla nich natomiast wtorek 13 jest takim dniem trochę jak dla nas piątek 13. Mam nadzieję, że nie jesteś bardzo przesądna i w piątek udało ci się po prostu wszystko zrealizować tak jak zawsze, a w tym roku 2023, o ile dobrze pamiętam, to właśnie 13 dzień miesiąca we wtorek w Hiszpanii wypada w czerwcu. To tyle na dzisiaj. Muchísimas gracias y hasta luego.